zaczęło szybciej być w pewnym momencie, bo no nie ma co ukrywać, przez pierwsze dwa sety mieliśmy mecz zdecydowanie pod kontrolą. W trzecim również zaczęliśmy dobrze i gdzieś przestój z naszej strony. Gdzieś jesteśmy na tyle dobrą drużyną, że jeśli my nie oddamy trochę przeciwnikom inicjatywy, to z takiej przewagi, jaką mieliśmy w trzecim secie, myślę, że nie powinni być w stanie wrócić, a my im troszkę daliśmy okazję do powrotu do dobrej, lepszej gry. Nakręcili się, już zupełnie to inaczej wyglądało z ich strony. Zaczęli grać luźniej, u nas było trochę nerwowo, ale najważniejsze dla nas, że to przetrwaliśmy, ostatecznie wygraliśmy. Ale gdzieś sobie zdajemy sprawę, że w kolejnych meczach już takie rzeczy, myślę, że będą karane troszkę mocniej niż tylko jednym straconym setem i postaramy się już gdzieś nie tracić koncentracji tak jak dzisiaj. No, kilka rzeczy posypało, bo przestaliście miksować na zagrywce, przyjęcie też okazało się być dużo słabsze, rywale z kolei zaczęli się strzeliwać swoim serwisem. No, u was te zmiany też jakby to tak wyglądało z naszego punktu widzenia, że też nie pomagały i to tak wszystko razem wzięte chyba wpłynęło na ten obszar. Myślę, że nie chodzi o same zmiany, po prostu daliśmy im zacząć grać. Jeśli właśnie to tak później wygląda, jeśli odda się przeciwnikowi na chwilę inicjatywę, to wszystkie elementy zaczynają wyglądać lepiej z ich strony. No i przede wszystkim ta zagrywka, która gdzieś nas opuściła po trzecim secie, zdecydowanie za dużo takich łatwych piłek mieli i łatwych sytuacji do rozwiązania. Okej, gdzieś to przeanalizujemy. Na dzisiaj jest ważne zwycięstwo, że mimo tego, że pierwszy raz mieliśmy tak trudną sytuację w tym turnieju, to potrafiliśmy to przetrwać i to jest bardzo cenne i bardzo pozytywne z tego. Ratował was blok, myślisz, bo to jest taki element, który ciągle działa? Oczywiście. Ciężko wskazać jakiś jeden element. Może w końcówce czwartego seta rzeczywiście te kilka kluczowych piłek było. Zapunktowaliśmy blokiem, ale myślę, że wcześniej już nawet w Lidze Narodów czy tych spotkaniach w grupie pokazywaliśmy, że to nie tylko blok, tylko mamy argumenty w wielu elementach siatkarskich. Widziałeś troszeczkę więcej nerwów u kolegów na boisku w tych trudnych momentach niż zwykle? No jakby oczywiście, jeśli jest taka sytuacja jak dzisiaj, to robi się troszkę bardziej nerwowo, ale my też jesteśmy na tyle doświadczoną drużyną, że jakby takie sytuacje to dla nas codzienność tak naprawdę i my takich meczów rozegraliśmy wiele i najważniejsze jest to, że nasz poziom gry jakby wraz z tą nerwowością nie spadł jakoś drastycznie. Oczywiście łatwiej się gra, kiedy jest luźno, kiedy jest duża przewaga i to na pewno nikt nie ukrywa, ale mówię, cenne jest to, że w trudnej sytuacji w czwartym secie gdzieś te kluczowe piłki wygraliśmy. Ważne takie poważne ostrzeżenie przed Serbią. Tak. Myślę, że jakby no to już jest trochę takie szukanie pozytywów na siłę. Zdecydowanie bardziej chcielibyśmy wygrać spotkanie 3-0, gdzieś kontrolując cały mecz, ale jeśli tak szukać pozytywów na siłę, to taki trudny moment, który przezwyciężyliśmy, na pewno gdzieś pomoże na przyszłość, bo takich momentów nas teraz tylko czeka więcej.